Jak wy wyobrażacie sobie starość? Czy może na desce surfingowej? Buszując po oceanie? Czy jednak może w kanapie, na fotelu, koniecznie z pilotem do telewizora? Którą wersję wybieracie? Którą? Pierwsza czy druga? Świetnie. Ale teraz zastanówmy się, patrząc na to, czy i kiedy tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że zaczyna się starość. Czy możemy to jakoś zdefiniować? Czy możemy to określić? Jak mamy 20, 30, 10 lat, ale i może nawet koło 40, tak na dobrą sprawę nie do końca myślimy o tym, że się zestarzejemy. Wierzę w to, że raczej nie myślimy o tym. Przynajmniej ja nie do końca myślałam, że się zestarzeję. Ale jak już zaczyna się nam troszkę w pewien sposób się, zmienia się ten czas, to nagle się okazuje, że uświadamiamy sobie, że starzejemy się w każdej sekundzie, w każdej minucie, w każdej godzinie, każdego dnia. W tym momencie też się starzejemy i za 12 minut też będziemy wszyscy starsi. To w takim razie, jeżeli to ma znaczenie, to jak żyjemy, w takim razie przekłada się na to, jaka będzie nasza przyszłość. To od tego zależy, jak będziemy postrzegać starość, którą sobie jakoś wyobrażamy. W taki sposób, na desce czy w fotelu. Większość wybiera deskę jako wyobrażenie. Ale czy robimy wszystko, żeby nie wylądować w fotelu? Okej, z pilotem. Ja całe życie wiedziałam, że chcę się zestarzeć fajnie i mieć fajną starość. Dlatego od ponad 30 lat zajmuję się zagadnieniami starości i starzenia naukowo. No to powiecie, no dobrze, ale dlaczego w sumie ta starość może być ciekawa? No bo tak, jak byłam przed 20, to wtedy w Polsce osób około po 65 roku życia było mniej niż 10%. Ale już 2020 tych osób było blisko 20%. Jak popatrzymy w 1990 roku, właśnie byłam koło 20, połowa Polaków i Polek miała nie więcej niż 35 lat. A za 8 lat, 2030 według prognoz, połowa Polaków i Polek będzie miała co najmniej 45 lat. Jesteśmy bardzo dynamicznie zmieniającym się społeczeństwem, właśnie starzejąc się. No to teraz pytanie w takim razie, czy to ma znaczenie? Czy możemy znaleźć jakiś przepis na to i czy możemy zdefiniować, kiedy się zaczyna starość? No myślę, że już w głowach się coś rysuje, jakaś liczba. A ja będę chciała powiedzieć, że wiek jest tylko liczbą. Kiedy patrzymy na analizy badań, na przykład osób młodych, to osoby młode generalnie uważają, że osoba starsza to już jest, jak się zbliża do 60, około 59 lat. Ale jak już mamy 60 lat i 65, to odsuwamy tą granicę i mówimy, że to nie, to jeszcze tak ze 2-3 lata, tak bliżej 70. Okej, dobrze, ale ja wam powiem jeszcze coś ciekawszego. Ja od ponad 15 lat analizuję to, bo większość naszego czasu działamy na rynku pracy. Jesteśmy aktywni. No, jak się domyślacie, mamy kontakt z naszymi pracodawcami. Albo może sami jesteście pracodawcami. W tym momencie, jak popatrzymy na to, to pracodawcy, których ja badałam ponad 15 lat temu, to było bardzo ciekawe, bo oni uznali, że osoba już jest za stara na to, żeby nawet pracować na pół etatu. Na pół etatu. To było 56 lat. A w sumie za 6 lat już mój pracodawca mnie może pomyśle, że się nie nadaje. No, nie jest to bardzo fajne, rozumiem, ale dlaczego tak pracodawcy myślą? Myślą tak, dlatego że uważają, że takie osoby po 50 roku życia, kiedy je porównamy do młodych, to są osoby, które nie lubią i nie chcą się uczyć, nie korzystają z nowych technologii, na przykład ze smartfona i z tabletu, ale też są w bardzo złej kondycji zdrowotnej i nie mają żadnej aktywności fizycznej.
Najgorsze jest to, że badania, które przeprowadziliśmy rok temu, wcale nie pokazują, że nagle ci pracodawcy zmieniają swoją opinię o nas, o osobach powyżej 50 roku życia. Te stereotypy zostały. Te stereotypy nadal wśród pracodawców funkcjonują. Może jedna pozytywna rzecz jest taka, że 1/3 pracodawców mówi, że wiek nie ma znaczenia. No ale większość, 2/3 nadal uważa, że z tym jest problem. Trochę się przesuwa granica, że może już nie 56, tylko tak jak młodzi uważają, że koło 60 już się nie nadajemy do pewnych rzeczy. Ale czy pracodawcy w takim razie nie mają trochę racji w tym, jak postrzegamy starość? No, jeżeli ta starość się zaczyna, bo przecież ta starość się nie zaczyna magicznie tortem z napisem z cyframi 6-0 i zdmuchamy świeczką i na drugi raz dostaję taki bilecik, o, jestem już osobą starszą. Ona się zaczyna w każdym momencie. Nawet jeżeli jesteśmy dziećmi i wydaje nam się, że jeszcze się nie zestarzejemy, to jednak się zestarzejemy i starzejemy się cały czas. Prawda jest niestety w badaniach, którą ujawniamy, że na aktywności edukacyjnej, takiej, która dla nas jest bliska, osoby w wieku 55 lat, i teraz uwaga, pół osoby na 10, około 5%, generalnie nie podejmuje żadnej aktywności edukacyjnej w wieku 55 lat. Ja wiem, trudno w to uwierzyć, jak się ma wyższe wykształcenie. Może trochę lepiej z aktywnością fizyczną, tak, powiedzmy, że 2 osoby na 10 wskazują, że robią coś intensywnie w ciągu tygodnia, żeby trochę być bardziej życiowo przygotowanym i aktywnym i może na tej desce skończyć, ale jednak to nie wystarcza, bo nawet wyższe wykształcenie nas nie chroni. Nadal mamy tutaj osoby, ten wskaźnik jest około 3 osób na 10, niestety wskazuje tylko tą aktywność. W takim razie, czy coś możemy zrobić? Możemy, ale ja bym chciała opowiedzieć o swojej babci. Wierzę, że niektórzy tutaj na sali jeszcze mają swoje ukochane babcie. To jest moja jedyna ukochana babcia, którą znałam, dlatego że dziadkowie zmarli, zanim się urodziłam. Moja babcia była wyjątkową osobą i jak myślę o moim wyobrażeniu starości, o tym, jak się chce starzeć, jak się od początku tutaj żyje, żeby dotrzeć do tej starości, to patrzę na nią i patrzę na to jej życie. Była samotna, mieszkała na 4. piętrze w bloku bez windy. Mówimy, określamy takie osoby, że to jest więzień 4. piętra, czyli osoba, która de facto nie bardzo wychodzi, nie jest aktywna, nie robi nic ciekawego, ale ona całe życie pokazywała mi, jak ja miałam 20 lat, ona już miała 70, to jest zdjęcie po 80 zrobione, pokazywała mi, że można być aktywny, można robić różne rzeczy. Można właśnie nie tylko być zawodowo i społecznie, wszyscy ją znali. Myślę, że jakby wtedy nie było jeszcze internetu, ale spokojnie by mnie pewnie uczyła różnych ciekawostek na tablecie. Ale jedną miała taką bardzo ciekawą, taki nawyk codzienny, który chciałabym powiedzieć i który też nie pozwala mi mieć wymówkę o moim życiu i o moim przygotowaniu do tego etapu, który ktoś określi, że jest może starością i za chwilę mnie określi, że jestem stara. Nawet jak nie będę się czuła, że jestem starą osobą. Moja babcia codziennie z tego 4. piętra schodziła po schodach 5 razy w dół i 5 razy w górę. No powiecie, ale co to za wyczyn? Wtedy nie było fitness clubów, więc nie może być wybówki, że za daleko jest fitness club. No i nie miała oczywiście karnetu, bo go nie potrzebowała. I nie można powiedzieć, że pada deszcz, więc dlatego nie wychodzę z domu. Tak na dobrą sprawę ja też nie mogę mieć wymówki, kiedy myślę o swoim życiu i o tym, jak się mam każdego dnia do tego przygotowywać. A czy ty w takim razie myślisz o tym? Czy wydaje ci się, że twoje wyobrażenie odpowiada twoim działaniom i twojej aktywności? Tak na dobrą sprawę, kiedy myślimy o tym, jak chcemy, żeby nasza starość wyglądała, chcemy, żeby ona była aktywna, fajna, na desce, surfując, może zostać modelką, jak mama Elona Muska. Ale czy nie idziemy w kierunku tego, że
robimy, że wlądujemy w fotelu z pilotem, ok, aktywnie zmieniając kanały, to jest może nasza aktywność, ale to nie wystarczy. Musimy w pewien sposób tak działać, żeby każdego dnia, w każdym momencie, który nam na to pozwala, robić rzeczy, które nam spowodują, że jesteśmy przygotowani i nikt nam nie powie w wieku 60 lat, jak zmuchujemy te świeczki z torta, że jestem nagle osobą starą, nic nie umiem, nic mi się nie chce, nie interesuję się nowymi technologiami i nie dbam o zdrowie i swoją aktywność. Jeżeli nie masz swoich schodów każdego dnia, to je spróbuj znaleźć. Spróbuj zastanowić się, czy możesz tak działać. Jeżeli nie, to może się uda. Pamiętaj, że wiek jest tylko liczbą. I żeby fotel mógł zniknąć z tego wyobrażenia i z twojej aktywności. Dziękuję.